Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Jak zawsze w Nocnych Światach będziemy razem przez najbliższe dwie godziny do pierwszej w nocy. I sytuacja wyjątkowa, raz na parę tygodni tak się zdarza, z przyczyn różnych, zazwyczaj świątecznych, że mimo iż w tygodniu cztery wydania mamy zazwyczaj, czyli Nocne Światła są od poniedziałku do czwartku, to w tym tygodniu ze względu na jutrzejsze święta, a właściwie uroczystość Bożego Ciała, czy Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa, to jest ostatnie wydanie Nocnych Światów w tym tygodniu, ale spotkamy się ponownie w normalnym cyklu jeszcze w przyszłym tygodniu, przed wakacjami od poniedziałku do czwartku. Przypominam, że archiwalne wydanie Nocnych Świateł na stronie radioplus.pl, tam można je znaleźć w zakładce programy, a pobrać można z zakładki więcej podcastów na dole strony. Dzisiaj finiszujemy z przedwakacyjnym cyklem Zagrożenia Duchowe. Ostatnia, ósma część tego cyklu poświęcona będzie szeroko pojętej rzeczywistości, która wpisana jest w naszą kulturę, można powiedzieć dość eklektyczną i coraz bardziej eklektyczną w ostatnich latach. Dlatego pozornie wydawać będzie się, że te rzeczy, o których dziś mówić będziemy, te zagadnienia, nie są ze sobą spójne, ale jednak będziemy starali się udowodnić, że mają się blisko ku sobie. Harry Potter i też cykle i sagi, czy to książkowe, czy filmowe, dotyczące wampirów, jak na przykład Zmierzch. Druga sprawa to wschodnie sztuki walki, jak aikido, kendo, judo, karate, taekwondo i muzyka metalowa, techno i transowa. Można powiedzieć zupełnie inne rejony kultury czy ludzkiej działalności, ale jednak w jaki sposób ze sobą spójne w kontekście tego, o czym rozmawiamy już od wielu dni i tygodni, czyli zagrożeń duchowych. Gośćmi w studiu są znani już Państwo dobrze. Bartłomiej Grysa, witam, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. I Mirosław Rudzki, kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się, wydawcy książki Magia, cała prawda. Postanowiliśmy połączyć te, wydawać by się mogło, tak różne, odmienne zagadnienia, ale jednak co się łączy? O, myślę, że tutaj one są tylko pozornie odmienne, bo tak jak jest w książce Magia, cała prawda, artykuł poświęcony Harrymu Potterowi, to on się zaczyna właśnie od takich słów. Pozwolę sobie zacytować. Zarówno Biblia, księga natchniona przez Ducha Świętego i spisana przez prowadzonych jego myślą autorów, jak i Biblia szatana, natchniona przez zgoła innego ducha i napisana przez satanistę Laveya, w pełni zgadzają się co do tego, że magia istnieje naprawdę, że jest grzechem śmiertelnym bałwochwalstwa i że nie można rozróżniać jej na czarną i białą. Zasadnicza różnica poglądów polega jednak na tym, że z podanych powyżej powodów nasza Biblia wszelką magię potępia, Biblia szatana zaś wszelką magię chwali. I pod tym względem te wszystkie praktyki czy zjawiska kulturowe po prostu się nie różnią. Albo wpisują się w to chwalenie magii, albo jednak idą za głosem Pana Boga i od magii się odcinają. No to weźmy tego nieszczęsnego Harry'ego Pottera na pierwszy moment, bo tyle, można powiedzieć, kontrowersji wokół niego się nazbierało przez tą ostatnią dekadę, że dyskusje, które by wszystkie złożyć w jakąś jedną publikację, na pewno nie zmieściły się by w ramach kilkuset stron, przynajmniej główne wątki. Są zagorzali zwolennicy tejże serii książkowej, później filmowej, ale także ci, którzy ostrzegają przed tym, co jest tam zawarte. No to cóż takiego może być w Harrym Potterze zawarte, że warto na to zwrócić uwagę, aby nasze dzieci, a być może także i dorośli, którzy uważają, że jest to całkiem fajna literatura rozrywkowa, nie zostali w jakiś sposób naruszeni duchowo przez te treści, które tam się znajdują. W książkach Harry'ego Pottera mamy do czynienia ze światem realnych okultystów, jak to ujął Robert T. Kelly. I to nie jest tak, że mamy jakiś świat bajkowy. Mamy po prostu wyraźnie obecne przekleństwa, rytuały, tak, z wytaczaniem krwi, wróżbiarstwa. Jest nawet fragment przytaczany często ze strony 666, akurat w wydaniu polskim, gdzie jest mowa o rytualnym samobójstwie.
Także jest to seria książek na wszelki możliwy sposób, powiedział wprost, obrzydliwa, tak, po prostu odrażająca wręcz. To jest też takie infantylizowanie dzieci. Cały czas Harry osiąga różne niby te moce właśnie czarodziejskie, a nawet nie niby, bo po prostu je osiąga, ale bez też żadnego wysiłku. Jest też pokazywana właśnie taka droga na skróty. Ja coś mogę osiągnąć, bo jestem kimś lepszym, bo jestem czarodziejem, bo nie jestem mugolem, czyli głupkiem, tumanem. Tak, ten podział świata na tych lepszych czarodziejów, na mugolstwo, czyli rasizm po prostu. No i to idzie wszystko w poprzek, tak? Bożej miłości, Bożej drogi zbawienia, tego, że Jezus Chrystus wszystkich nas chce zbawić, pociągnąć do siebie, jeżeli uznamy się za grzeszników, a nie za czarodziejów, którzy są lepsi niż mugole. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na podstawowe kłamstwo zawarte w książkach w ogóle o Harrym Potterze. To kłamstwo dotyczy tej ceny, jaką musi zapłacić każdy człowiek, który się zaczyna bawić w magię. Bo Harry Potter pokazywany właśnie jest jako bohater, który coś osiąga przez to, że ma władzę magiczną, a w rzeczywistości osoby, które w to się wikłają, po prostu wiele tracą. I wielokrotnie od osób, które uprawiały magię, słyszałem świadectwa tego typu. Za tą moc, do której się ma dostęp, płacimy ogromną cenę. Ta cena, tylko podam dwa przykłady, to jest brak pokoju, czyli ten niepokój wewnętrzny, to dręczenie, ten taki stan lęku, wręcz depresji, tak? Czyli ten stan nienormalny dla człowieka, tak? Bo my jednak dążymy do pokoju, do miłości, a tam tego nie ma. Po prostu człowiek nawet, można powiedzieć, cały świat zyskał, a na swojej duszy stratę ponosi. A druga rzecz to są otwarte szatany, satanistyczne albo demoniczne, otwarte ataki, tak? Gdzie człowiek jest dręczony przez złe duchy, gdzie człowiek niby ma jakąś władzę nad mocami piekła, ale te moce mają też nad nim władzę. On musi robić wiele rzeczy wbrew własnej woli, jest zmuszany wręcz do podejmowania pewnych działań, do czarowania, do rzucania klątw i tak dalej. I to jest cena naprawdę straszliwa, no bo co może szatan nam zaproponować oprócz tego, co sam ma? Czyli nieskończony egoizm i nieskończone cierpienie, no bo egoizm nie może przynieść nic innego niż cierpienie. W związku z tym ta seria książek o Harrym Potterze po prostu inputuje do głów dzieci ogromne kłamstwo. Kłamstwo, które polega na tym, że to właśnie bez wysiłku, bez żadnej ceny można osiągnąć nadnaturalną władzę nad otaczającym nas światem. Czy to jest w gruncie rzeczy ten główny wniosek, który może pozostawić w głowie czytelnika, młodego, szczególnie jakiegoś 10-12-latka, który szuka czegoś, co można by spasować w szeroko zakrojoną literaturę, a chociaż słowo literatura tutaj za dużo powiedziane, czytadła typu fantasy, a znajduje coś, co wykracza poza to, ale nie potrafi rozróżnić drobnych niuansów, szczegółów, które gdzieś w tym wszystkim się znajdują i właśnie zostaje z uszkodzonym pewnym systemem wchodzenia w życie, inicjacji, które, jak nazwał Robert Tekieli w Encyklopedii New Age'u dla chrześcijan, wręcz kontrinicjacją, czyli gdyby pójść za tym dalej, można powiedzieć dekonstrukcją na poziomie wchodzenia w życie i budowania wartości. No tak, ale to nie są takie drobne niuanse i szczegóły, bo jeżeli mamy gloryfikację zemsty na przykład, tak? Harry może się mścić, może używać przemocy wobec mugoli, ma kupę pieniędzy zgromadzonych w jakimś tam banku, ale swojemu ubogiemu przyjacielowi nie pomoże. Zorientowała się autorka w pewnym momencie, że dzieci się na to burzą, no to już w następnych tam częściach Harry temu przyjacielowi pomaga, nie? Ale to nie są takie niuanse, to raczej wynika z tego, że popkultura tak daleko już odeszła od chrześcijaństwa, od Chrystusa, że tak naprawdę po prostu trzeba dzieci, a przede wszystkim rodziców, na nowo wychować ku temu,
zacząć wychowywać ku temu, żeby wrócić właśnie do Chrystusa i żeby tą drogę ukazać jako jedyną drogę dającą zbawienie, dającą życie, dającą satysfakcję, ponieważ w przeciwnym wypadku rodzice będą mieli poważny problem ze swoimi dziećmi, które zachwycone ideami Harry'ego Pottera będą po prostu postępować tak, jak chcą, bo one są czarodziejami, bo im wszystko wolno, tak? To jest w zasadzie taka gloryfikacja też tego, że takie właśnie postawy, że mi wszystko wolno. Rób ta, co chce ta i po prostu wszystko mi wolno też, ponieważ ja czuję, że to jest dobre, tak? To jest takie dobre zło, którego używam. To jest taka moja prawda. To jest taka moja prawda, tak. Mhm. Tak, tutaj w tym artykule pani Nawrockiej, który wszedł do książki Magia Cała Prawda, pojawia się takie zdanie. Widzimy wszyscy, że bardzo wiele dzieci i osób młodych zainteresowało się światem magii pod wpływem lektury tej książki. I jeżeli nawet nie zaczęli oni wprost uprawiać jakichś praktyk magicznych, to naturalnie otworzyli swoje myślenie na opcję taką, a dlaczego nie? A co w tym złego? To jest takie fascynujące, to jest takie nowe, kto mi zabroni? To jest ewidentna szkoda, która jest wyrządzona młodemu człowiekowi, bo tak jak mówi Patrycja Hurlak, która była przecież wróżką, była uwikłana w magię i była wręcz wiedźmą, tak? No, sama tutaj dawała świadectwo w programie Nocne Światła kilka miesięcy temu. Tak, więc ona mówi, że kiedy do niej po jej właśnie wystąpieniu podchodzą młodzi ludzie i mówią, to takie fajne poczarować, niech pani nas nauczy, to ona przerażeniem mówi, w życiu to nie jest fajne. To może się wydawać fajne. I to jest jej świadectwo. Natomiast tutaj po przeczytaniu tej książki to właśnie jest atrakcyjne. Zło, magia staje się atrakcyjna. W tym samym artykule, notabene właśnie pani Nawrockiej z książki Magia Cała Prawda, jest takie fajne porównanie, że wędrówka Harry'ego po świecie magii przypomina wędrówkę turysty, który do basenu z krokodylami wskoczył w samych slipkach. Za to uzbrojony w aparat fotograficzny, czyli różdżka, żeby sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia. No, brawo po prostu. Czyli pełna infantylizacja. Tak, no pełna też naiwność, ponieważ to nie jest tak, że jeżeli ktoś się zajmuje magią, to on ma teraz władzę nad jakimś duchem, nad jakąś mocą, to wręcz przeciwnie, to tam moc właśnie zła, moc duchowa przejmuje nad nim władzę i próbuje go zniszczyć. To tutaj postawmy kropkę i ten wątek za chwilę będziemy kontynuować, bo jeszcze mam pewną myśl, która wydaje mi się istotna akurat właśnie w tym temacie, w tym wątku. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy w ósmym, ostatnim odcinku cyklu przedwakacyjnego Zagrożenia Duchowe o Harrym Potterze i seriach dotyczących wampirów, także o wschodnich sztukach walki i muzyce techno, trans i metal. Wracamy do Państwa za chwilę po piosence. W studiu goście z redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się i wydawcy książki Magia Cała Prawda, Bartłomiej Grysa i Mirosław Rudzki. Po piosence będziemy z powrotem. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radiu Plus. W Nocnych Światłach dzisiaj ostatnia, ósma część przedwakacyjnego cyklu Zagrożenia Duchowe. Rozmawiamy o Harrym Potterze, o cyklach, o wampirach, o wschodnich sztukach walki i muzyce techno, trans i metal. Goście w studiu, znani Państwu, Bartłomiej Grysa i Mirosław Rudzki, redaktorzy periodyku ewangelizacyjnego Miłujcie się i wydawcy książki Magia Cała Prawda. Zatrzymaliśmy się na tym wątku dotyczącym infantylizacji magii, przynajmniej jej obrazu w Harrym Potterze. No i właśnie, tutaj mam takie pytanie, które warto by chyba postawić, bo czy taka magia w dziecięcym ujęciu, albo przynajmniej jej wyobrażenie, różni się czymś od tej magii, która jest magią na poważnie? Zdecydowanie, dlatego że w baśniach magia jest przedstawiana w sposób najczęściej zły. Znaczy inaczej, może Baba Jaga, tak, czy tacy baśniowi czarodzieje są jednak w opozycji do świata dobra. I oczywiście też w baśniach się pojawia biała magia jako coś dobrego, czarna magia jako zła, ale generalnie ten świat baśniowy, on też nie odwołuje się realnie do jakiegoś, do świata okultystycznego. Natomiast to, co pani Rowling stworzyła w serii o Harrym Potterze, to jest odwołanie się do
konkretnych po prostu czynności rytuałów okultystycznych. I to jest zdecydowana różnica. Stąd oczywiście ten świat baśniowy, bajkowy, no może teoretycznie dziecko zainteresować jakimś tam czarowaniem, nieczarowaniem. Ja nie słyszałem o takich przypadkach. Może by egzorcyści coś na ten temat więcej mogli powiedzieć, ale to, co mamy do czynienia z Harrym Potterem, jest pewne, że tutaj dzieci faktycznie wchodzą w takie zniewolenia, że są potrzebne nawet egzorcyzmy. No właśnie, to jest rzecz poruszająca bardzo, że dzieci małe, kilkuletnie, czy tam kilkunastoletnie, które nie mają żadnych innych doświadczeń, które można by zakwalifikować jako wejście w zagrożenia duchowe, po lekturze Harry'ego Pottera powinny zostać poddane, jak stwierdzają egzorcyści, właśnie modlitwą o uwolnienie. I właśnie w tej klasycznej baśni wyraz magiczny oznaczał jedynie to coś, co jest niezwykłe czy nadprzyrodzone, a u Harry'ego Pottera jest to coś, co jest obrazoburcze. Jest też coś, co jest po prostu związane z przemocą, jest związane z rasizmem. Tak, taka jest ta magia. Jest coś obrzydliwego też w tym wszystkim. Te rytuały właśnie satanistyczne, rytuał właśnie opuszczania krwi i tak dalej. I tak, ten chipsy, obraz zemsty. Tak, chipsy smakujące wymiocinami, przepraszam niestety za przytoczenie, i woskowiną uszną, to chyba jest coś naprawdę, mówiąc współczesnym, kolokwialnym językiem, nie halo. Budzi to co najmniej absmak, no, tak. Najdelikatniej mówiąc. Ale też warto zwrócić uwagę na to, co tutaj nazywamy rasizmem, no bo to jest jednak głębsza sprawa. Ten wyraźny podział na tych czarowników, którzy są okej, że to jest taka kasta, cool, naprawdę są fajni, i mugoli, którzy są po prostu frajerami, głupkami, reszta, którzy nie znają się na czarach, na magii, no to jest, uwaga, bardzo wyraźny podział, który może się zarysować w głowie czytelnika, że są ludzie fajni i niefajni, że nie jesteśmy równymi ludźmi, prawda? Nawet jeżeli mamy inne życie, inne zainteresowanie, inny status materialny czy w ogóle życiowy, no to, że ludzi można dzielić na tych gorszych i lepszych. Ja myślę, że najgorsze tutaj jest nawet nie to, że to jest podział taki w ogóle, tak? Że tu jedni są gorsi, inni lepsi. Najgorsze jest to, że do tych lepszych są zaliczani ludzie, którzy popełniają grzech śmiertelny. No bo tak naprawdę grzech bałwochwalstwa czy praktykowania magii jest grzechem śmiertelnym. I w tym momencie ten grzech śmiertelny jest gloryfikowany. Jesteśmy zachęcani do uprawiania magii, wręcz również tym psychologicznym przeciwstawieniem, że ci, którzy ją uprawiają, są cool, a tamci, którzy nie są, to są właśnie frajerzy. Tak. No tak, no tutaj warto przytoczyć ten fragment małego katechizmu, który wśród pięciu grzechów jako ten wołający o pomstę do nieba wymienia również magię właśnie. Tak, i pod tym względem niestety Harry Potter jest bardzo zbliżony do Biblii szatana, która wszelką magię wychwala. No i jeszcze jedna istotna rzecz, która myślę też odróżnia Harry'ego Pottera od tych klasycznych baśni, że tam nawet jeżeli pojawia się ta magia, ten czarnoksiężnik, no to on jest zawsze zły i w finale zło zawsze przegrywa. W klasycznej baśni. Dokładnie. Jest ten wyraźny podział, tak, że dobro zwycięża, zło przegrywa. No tu niestety Harry Potter nie jest postacią pozytywną. Trudno powiedzieć, żeby on walczył o jakieś dobro i przeciwstawiał się jakiemuś złu. Tak naprawdę zło i dobro są tutaj rozmyte i... No właśnie, no co może pozytywnego wyciągnąć, jaki pozytywny wniosek może wyciągnąć z takiej lektury jakieś dziecko? Ja bym, już abstrahując od w ogóle kontekstu stricte duchowego, zagrożeń duchowych, jest taka sytuacja, która zdarzyła się w Australii, w stanie Queensland, która mówi też o tym, że no, z punktu widzenia w ogóle przekazu treści, które mogą być niebezpieczne, nawet jeśli chodzi o ich zawartość taką dotyczącą sposobu patrzenia na życie i postrzegania pewnych faktów znajdujących się w naszej rzeczywistości, może być niebezpieczne. Tam właśnie jeden z nauczycieli po prostu bardzo przytomnie zareagował, czytając jeden z tomów Harry'ego Pottera, i w jednym rozdziale czwartego tomu dopatrzył się czterech zabójstw i stwierdził, że po prostu dzieci nie mogą czytać takiej książki.
i zakazał. Ja jednak powróciłbym do tego wątku duchowego, ponieważ no absolutnie niebagatelną sprawą jest to, że egzorcyści, i to nie jeden egzorcysta, tylko wielu egzorcystów, zauważyło, że od czasu, kiedy Harry Potter stał się lekturą taką powszechną, pojawiły się te opętania dzieci, o których zostało wspomniane przed chwilą. Po prostu wcześniej tego zjawiska nie było i kiedy egzorcyści próbowali robić wywiad właśnie, żeby dojść, no gdzie jednak ten szatan, ten demon znalazł dostęp do umysłu, do serduszka tego dzieciaka, to jednak się okazało, że właśnie przez lekturę Harry'ego Pottera, która otworzyła te drzwi w myśleniu, że magia to nie jest nic złego, że właśnie tego typu zachowywanie, czy to zaklęcie, czy rzucanie klątw, to, no, to jest tylko jakiś taki fajny sposób na realizowanie swojej władzy nad kimś i niestety w tym momencie zły duch bardzo chętnie wchodzi w takie dziecko. Chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt. W jednym z wywiadów Dan Brown, czyli autor książki Kod Da Vinci, która później została sfilmowana, zresztą jeden z biskupów bardzo wyraziście się wypowiadał, że chodzenie do kina na ten film konkretnie, czy czytanie tej książki, można zakwalifikować jako grzech, no bo jest to wyraz antochrześcijański zawarty, bardzo mocno zarysowany tam i w filmie, i w książce. No to tenże Dan Brown w jednym z wywiadów powiedział wręcz wprost: J.K. Rowling, to jest nazwisko autorki Harry'ego Pottera, kocham panią, bo podoba mi się to, co pani pisze, to w jaki sposób pani ujmuje te treści. Wszystko, ten cały Harry Potter, to wszystko, co pani zrobiła, jest naprawdę super. Ja myślę, że tak, że właściwie czytanie Harry'ego Pottera można byłoby pokusić się o to, że też zakwalifikować jako grzech, ale ja myślę, że na pewno grzech popełniają rodzice, którzy dają dzieciom to coś takiego do czytania. Tak samo jak grzech popełnia rodzic, który daje dziecku zatruty pokarm. To jest ewidentne zatruwanie i ducha dziecka, i jego umysłu. Czyli tutaj odpowiedzialność rodziców, moim zdaniem, jest ogromna. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, co się, można powiedzieć, na fali popularności Harry'ego Pottera rozmnożyło w przestrzeni popkultury. Później te sagi Zmierzch, film o wampirach, ciągnące się cykle, które zawierają, no, też zakamuflowaną, albo wręcz wprost wyrażoną symbolikę okultystyczną. Monster High, tak samo, to myślę, że to jest też ciąg dalszy tego rozwoju. No, wspominaliśmy o tym w jednym z odcinków. Więc to też jest po prostu coś, co jest propozycją skierowaną do dzieci. Ja myślę, że no niestety, ale to nawet producenci tego typu zabawek, tego typu właśnie rozrywkowych, w cudzysłowie, przedmiotów, to nawet nie myślą o okultyzmie, tylko myślą po prostu o tym, żeby zdobyć odpowiednią kasę na dzieciach, na rodzicach, no przede wszystkim tak, przez reklamę. Ale nie wiedzą, jakie są tego konsekwencje, że konsekwencje naprawdę mogą być tragiczne i są i dla dzieci, i dla rodziców. Ale to jest też wezwanie dla nas. Ja bym się podpisał pod tym apelem Dana Browna, że należy kochać panią Rowling. Oczywiście należy kochać ją i modlić się o jej nawrócenie. Jako chrześcijanie powinniśmy... Czy nie w ten sposób, w jaki sugeruje Dan Brown? Tak, zupełnie inny, chrześcijański. Nie mamy kochać, tak. Też nie mamy kochać jej twórczości, tylko mamy jej okazać miłość Chrystusa i to, że dla niej Jezus też ma po prostu łaskę zbawienia, jeżeli ona tylko się na nią otworzy i przyjmie łaskę nawrócenia też. Natomiast chciałbym tutaj przytoczyć taką wypowiedź, której autorem jest były papież Benedykt XVI, jeszcze wtedy kardynał Józef Ratzinger, napisał tak: dobrze, że wyjaśnia pani sprawę Harry'ego Pottera, ponieważ jest to subtelne uwiedzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie, a przez to głęboko i rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło one w ogóle wyrosnąć. To jest list Józefa Ratzingera do pani Gabriele Kuby, napisany w roku 2003. Wtedy ta książka pani Gabriele Kuby ukazała się,
zatytułowana Harry Potter, dobry czy zły, uzyskała akceptację Watykanu, również kongregacji do spraw nauki wiary, której przewodniczącym był wtedy kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. No i w tej książce, w opinii o tej książce było również napisane, że może ona pomóc wszystkim, którzy nie chcą się poddać szeroko zakrojonej manipulacji oraz tym, którzy czują się odpowiedzialni za młodych ludzi, czyli przede wszystkim rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Przypomnę ten tytuł, Gabriele Kuby, autorka książki Harry Potter, dobry czy zły. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że pani Gabriele Kuby, która radykalnie nawróciła się na chrześcijaństwo, wydała cały szereg pozycji bardzo wartościowych i dogłębnie rozbierających na czynniki pierwsze całą ideologię gender. Jedna z książek, która ukazała się na naszym rynku księgarskim, nosi tytuł Globalna rewolucja seksualna. Polecamy i jedną, i drugą książkę, Harry Potter, dobry czy zły i Globalna rewolucja seksualna, likwidacja wolności w imię wolności. Autorka Gabriele Kuby. Dzisiaj rozmawiamy o Harrym Potterze, wschodnich sztukach walki, muzyce techno, metal i trans w ramach 8 odcinka ostatniego już cyklu przedwakacyjnego dotyczącego zagrożeń duchowych. W Nocnych Światłach gośćmi są Bartłomiej Grysa i Mirosław Rudzki, redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się i wydawcy książki Magia, cała prawda. Teraz piosenka, wracamy do Państwa za chwilkę. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światła w Radiu Plus. W Nocnych Światłach, 8, ostatnia część przedwakacyjnego cyklu Zagrożenia Duchowe. Rozmawiamy o Harrym Potterze, wschodnich sztukach walki, muzyce metal, techno i trans. Goście programu Bartłomiej Grysa i Mirosław Rudzki, redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się, wydawcy książki Magia, cała prawda. No to teraz kolejny etap naszej walki, czyli wschodnie sztuki walki. Mówiliśmy już o wschodniej, szeroko pojętej duchowości w jednym z programów, o tym wschodnim mistycyzmie. Jaki związek z tą demoniczną sferą postrzegania rzeczywistości na wschodzie mają wschodnie sztuki walki? Bo też dlaczego tutaj trzeba dodać, włączyliśmy je, przypomnieć do tego zestawu z Harrym Potterem i muzyką. Wydaje się, że wschodnie sztuki walki stały się pewnym elementem kultury. Sportu trochę też, ale bardziej kultury. A jednak, gdyby nawiązywać do tego, o czym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, to one są bardzo mocno wpisane w te filozofie dalekowschodnie, które mają konotację demoniczną. Dobrze ci się tak zarymowało, że to jest kolejny etap naszej walki, też te wschodnie sztuki walki. Powiedziałem celowo. częstochowską poezję, uprawiając z całym szacunkiem głębokim dla Częstochowy. Dlatego, że faktycznie jest, my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do walki, ale do walki duchowej, a nie do sztuki walki. No oczywiście w pewnym sensie tą sztukę walki pokazuje nam Jezus, ale Jezus nam to pokazuje w bardzo prosty sposób, przez swój krzyż, mękę i zmartwychwstanie. I to jest ta walka, do której my jesteśmy wezwani o innych ludzi, o Boga w naszym życiu. Natomiast co tak naprawdę to wszystko wiąże? No, to wszystko właśnie jest jakimś związane poprzez świat duchowy, który jest przeciwny Bogu, jest przeciwny chrześcijaństwu, Biblii. Tak naprawdę to, co właśnie wiąże Harry'ego Pottera, wschodniej sztuki walki, to, co wiąże muzykę techno-trans, to są też rzeczy, które dzisiaj istnieją pod wspólnym szyldem jako New Age. Tak? New Age jest tak pojemnym określeniem, że wszelkie właśnie prądy hinduistyczne, mistyki dalekowschodniej są traktowane jako New Age. I stąd dlatego myślę, że jak najbardziej powiązanie tego wszystkiego jest ważne. A co do wschodnich sztuk walki już tak konkretnie, to oczywiście sama nazwa, że to jest sztuka, tak? To już powinno nam dać do myślenia, że nie jest to forma tylko sportu, rozwoju fizycznego, tylko jest to jakaś forma sztuki, a w zasadzie bardziej kultu, dlatego że tam się oddaje na przykład pokłony. Tak, i to mistrzowi. Dokładnie. Ja bym może nie tyle przejmował się oddawaniem pokłonów, między innymi dlatego, że musimy pamiętać o tym, że samo oddawanie pokłonu jeszcze nawet w Biblii nie jest kwalifikowane jako bałwochwalstwo.
jest powiedziane, że oddawanie pokłonu obcym bogom. I tutaj właśnie zaczyna się problem, ponieważ bardzo często w tej symbolice, czy w ogóle w sztukach walki, my nie uwzględniamy najważniejszej rzeczy. Sztuki walki powstały w klasztorach, czyli w ośrodkach duchowości. Jakiej duchowości? Absolutnie obcej Bogu, który się objawia na kartach Biblii. To, co czytamy w Piśmie Świętym albo słyszymy w nauce Kościoła, powinno nas zastanowić. Bóg, który nas stworzył, widział problem naszego grzechu i chciał ten problem rozwiązać. I rozwiązując problem naszego grzechu, wziął na siebie konsekwencje naszego grzechu w postaci cierpienia i śmierci. No bo nam się należy śmierć za nasze grzechy, koniec, kropka. Jezus umarł za nasze grzechy zamiast nas, żebyśmy nie musieli umierać, żebyśmy mogli żyć wiecznie. I w tym momencie, jeśli my mówimy o klasztorach innej duchowości, to tam te wszystkie prawdy są albo negowane, albo zastępowane innymi jakimiś tam półprawdami, albo fałszerstwem wręcz, jak między innymi właśnie w buddyzmie, no bo przecież wiele tych sztuk walki powstało na podłożu buddyjskim, gdzie, no właśnie, co jest Bogiem? Bogiem jest nic, pustka. Tak, no buddyzm jest nawet taką, mówią niektórzy, religią ateistyczną. Nie ma tam Boga osobowego. Czyli jak już nie ma Boga osobowego, to ja już nie jestem tak naprawdę grzeszny wobec Boga, no bo jak on nie istnieje, no to kto mi powie, co jest grzechem? Mogę sobie wymyślać różne sposoby właśnie interpretowanie jakiegoś absolutu, wtapianie się w ten absolut. W sztukach walki właśnie bardzo ważnym elementem jest naśladowanie ruchów zwierząt, no bo zwierzęta są traktowane jako emanacje samego Boga, co jest absolutną profanacją prawdy objawionej biblijnej, gdzie Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i ustanowił człowieka, żeby panował nad tym światem, a to się okazuje, że jakaś małpa, którą naśladuje, albo tygrys, jest bardziej wtopiona w Boga niż ja, który jestem na obraz Boga stworzony. To są takie elementy, które są widoczne i nie da się tego uniknąć, nie da się tego pominąć, jeśli ktokolwiek naprawdę na poważnie traktuje sztuki walki. No właśnie, bo gdyby przyjąć na przykład to japońskie określenie bugei czy bujitsu, to jest sztuka umiejętności zachowań militarnych, ale to nie jest tylko to. To nie jest tylko przecież pewien ruch ciała, wykorzystywanie go do obrony, bo często mówi się, że te sztuki walki, a przynajmniej te świadectwa, które ja znam, naprawdę raz, że zaburzały psychicznie, dwa, że podnosiły stopień agresji, niepokoju, chęci wymierzania sprawiedliwości, często oparty na bardzo takich emocjonalnych przesłankach, i osoby, które gdzieś próbowały znaleźć refleksję nad tym, dlaczego tak się dzieje, znajdowały źródło w treningu, który jest połączony również z pewnym rodzajem medytacji, czy też kłanianiu się, tak jak tutaj było powiedziane, obcym bożkom, chociaż może nie wprost to jest pokazane. Tak, i to dokładnie też mówi w świadectwie swoim Tony Anthony, którego także cytujemy w miesięczniku naszym, w dwumiesięczniku naszym Miłujcie się. I tam po prostu on, to widać, on po swoim życiu to sam zobaczył, że to uprawianie właśnie sztuk walki konkretnych, kung fu, zresztą był trzykrotnym mistrzem świata w kung fu, doprowadziło go do przestępstw, na przykład tak, do popełniania przestępstw, w końcu trafił do więzienia za przestępstwa, którego tak naprawdę nie popełnił, ale to był też moment zwrotny w jego życiu. I on zrozumiał, że jeżeli Jezus jest Bogiem, i jeżeli to jest Bóg, który oddał za mnie swoje życie na krzyżu, to ja mam reprezentować przez Jego serce ciche i pokorne, łagodne, a nie takie, które po prostu wszystko chce rozwalić, tak zniszczyć, walczyć, tak, takimi metodami, które oczywiście są jak najbardziej nieboże, niezwiązane z tym, do czego Pan Bóg nas powołuje.
Tym bardziej, że właśnie Tony Antony przecież nie walczył w takich zawodach oficjalnych, tylko takich, gdzie tam się kreflała i trup ścielił gęsto. Później też w oficjalnych, ale na początku właśnie on był w tych zawodach takim podziemiem. Kontakt, no. Tak. No można to nazwać podziemiem, bo tam w tych tamtych kręgach to jest całkiem znane i świadome, natomiast no wiadomo, na zachodzie to wszystko musi mieć otoczkę taką, co by pasowało do naszej kultury. I właśnie Tony Antony świadczy o tym, że w jego właśnie tej drodze, a przecież on był wnukiem wielkiego mistrza kung fu, gdzie tradycja ta stara szaolińska tych sztuk walki była przekazywana przez 500 lat z pokolenia na pokolenie, więc ten Tony świadczy o tym, że to nie były po prostu wyniki jakiegoś tam treningu i sprawności technicznej, tylko uruchomienie konkretnych energii, konkretnych sił, które on później identyfikował jako siły demoniczne. Zresztą to dotyczy każdej sztuki walki. Na przykład w Aikido nawet w nazwie pojawia się to słowo ki, czyli ta energia, czy ci po chińsku, ki po japońsku, która ma być uruchomiona, tak? To jest energia, która ma mną zawładnąć, kiedy ja tutaj próbuję nawet się bronić, niech to będzie, że się bronić, ale proszę zauważyć, że ta energia, kiedy wchodzi, zawładnie człowiekiem, to człowiek zaczyna wręcz telepatycznie odbierać myśli napastnika, tak? Czyli obrona tak naprawdę polega na tym, że w sposób nadludzki, w sposób tajemny, ja widzę zamiary. Wyprzedzam jego działania. Tak, widzę jego zamiary i wyprzedzam jego działania. Z jednej strony to jest łatwo pomyłkę. Można zabić człowieka, który naprawdę nic złego nie chciał zrobić. I właśnie w życiu Antoniego nieraz tak się zdarzyło. I on do tego się przyznaje już jako osoba nawrócona, ponieważ on widzi, że Chrystus go wyzwolił z tego wszystkiego. A z drugiej strony to jest ewidentnie działanie złego ducha, dlatego że człowiek nie ma, naprawdę nie ma mocy czytania myśli drugiego człowieka. Jeżeli ktoś nie wierzy, że coś takiego jest możliwe, to na YouTubie można znaleźć film, gdzie Bruce Lee gra z tenisistą stołowym za pomocą nunchaku, stojąc tyłem do stołu. Naprawdę nie ma możliwości widzenia tej piłeczki, gdyż ten tenisista stołowy, później dwóch tenisistów stołowych, którzy bardzo ostro z nim grali, to jest szokujące nagranie. Naprawdę, ono trwa kilka minut. Tych dwóch tenisistów naprawdę potwornie się męczy po to, żeby odparować te piłki, które on odbija za pomocą w ogóle praktycznie niewidocznego w tym ruchu nunchaku. To jest niesamowite, ale po prostu, dlaczego to budzi przerażenie? Bo to jest nieludzkie, to co tam się dzieje. To jest niemożliwe z punktu widzenia ludzkich możliwości. No i tutaj musimy sobie znowu przypomnieć. Bóg, stwarzając człowieka, dał człowiekowi zdolności ludzkie, ale stwarzając istoty duchowe, aniołów, dał im możliwości nadludzkie. I to, że część aniołów się zbuntowała i w tej chwili my mówimy o szatanie, czyli przeciwniku, i jego aniołach, czyli cały ten świat demoniczny, no musi nas po prostu trochę zdyscyplinować, tak? Bo musimy zauważyć, że niestety tam, gdzie przekraczamy zdolności ludzkie, to albo działa Bóg, albo właśnie szatan, czyli przeciwnik Boga. No jeśli my już wspomnieliśmy o tym, że to jest duchowość absolutnie niechrześcijańska, to są klasztory, w których fałszuje się prawdę o Bogu, gdzie na miejsce Boga wynosi się stworzenie zamiast Stwórcy, no to jednoznaczne jest, że to nie jest moc ani ludzka, ani Boża. Dzisiaj rozmawiamy w ramach ostatniego, już 8 odcinka dotyczącego przedwakacyjnego cyklu zagrożeń duchowych o Harrym Potterze, o wschodnich sztukach walki, o muzyce techno, trans i metal. Będziemy z Państwem ponownie za minut kilka, bo zbliżamy się do półmetka nocnych świateł, niebawem północ. Jak zwykle o tej porze nieco więcej niż jedna piosenka. Przypomnę, że gośćmi programu są dobrze znani już Państwo Mirosław Rudzki i Bartłomiej Grysa, redaktorzy dwumiesięcznika Ewangelii Realizacyjnego Miłujcie się i wydawcy książki Magia, cała prawda. Po krótkiej przerwie wracamy do Państwa. Będzie to już czwartek, 19 czerwca.
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli popularnie mówiąc Bożego Ciała. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światła w Radiu Plus. Północ minęła, półmetek nocnych świateł za nami. Jesteśmy już w dniu uroczystym. Czwartek, 19 czerwca, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Potocznie ta uroczystość nazywana jest Bożym Ciałem. A my do pierwszej z Państwa jesteśmy, razem z gośćmi w studiu, Bartłomiej Grysa i Mirosław Rudzki, redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się i wydawcy książki Magia Cała Prawda. Ostatni, ósmy odcinek przedwakacyjnego cyklu dotyczącego zagrożeń duchowych. Rozmawiamy o Harrym Potterze, o cyklach filmów dotyczących wampirów i książek również, o wschodnich sztukach walki, o muzyce techno, trans i metal, o której to muzyce za chwilkę kilka, ale póki co jeszcze pozostańmy przy wątku sztuk walki, bo jedna bardzo istotna cecha językowa, frazeologiczna łączy te sztuki walki, które są różnymi systemami, bo one są jedne bardziej, można powiedzieć, ekspresyjne, bardziej agresywne wobec przeciwnika, inne bardziej przyjmujące energię przeciwnika po to, żeby go pokonać. Tak więc one faktycznie różnią się od siebie, ale co je łączy? Gdy posłuchamy nazw, taekwondo, judo, karate do, bo to jest pełna nazwa, aikido, to wszędzie jest ten zwrot do. Tak, jest to wyraz, który oznacza drogę w języku japońskim, w wersji chińskiej dao. I tak naprawdę właśnie to powinno nas też zastanowić, zwłaszcza jako chrześcijan. Jeżeli Jezus jest moją drogą, prawdą i życiem, jest dla mnie drogą, prawdą i życiem, to po co wikłać się w jakieś inne drogi, tak? Ponieważ tutaj to nie jest droga w sensie mapy, że tak powiem, i tego, po czym można przejechać się, tylko to jest droga w sensie filozoficzno-duchowym. Trzeba zadać pytanie, dokąd ta droga prowadzi? O, dokładnie, jaki jest cel tej drogi, dokąd ona prowadzi, i zwłaszcza po świadectwach, też które opublikowaliśmy w książce Magia Cała Prawda, widać, że ta droga prowadzi do problemów, tak delikatnie rzecz ujmując. Co jest ciekawe, że ona nie jest definiowana w ogóle jako droga gdziekolwiek, tak? No bo jeśli na przykład czytamy Dzieje Apostolskie i mówimy, że tam gdzieś się pojawia, że ci ludzie są na drodze, tak? No to jest droga do Boga, tak? Konkretnie mamy Jezusa, do którego idziemy do Boga przez Jezusa. Jezus mówi, ja jestem drogą. Pierwsza nazwa Kościoła to była droga. Tak, i czyli mamy... Zwolennicy tej drogi, tak? Tak, mamy... W Dziejach Apostolskich. Tak. Jest konkretny cel, którym jest nasze życie wieczne, którym jest relacja z Bogiem, i osiągając ten cel jesteśmy na drodze. W Piśmie Świętym zresztą to słowo droga jest pisane wielką literą. Tak, w naszych tłumaczeniach. Natomiast droga w pojęcie właśnie taoizmu, no bo taoizm właśnie z tego tutaj tym rdzeniem jest to tao, czyli dao, droga. I w rozumieniu tych wszystkich sztuk walki, a tak naprawdę tych dróg filozoficznych, czy religijnych wręcz, to jest droga celem sama w sobie. Tak naprawdę to jest droga donikąd, ponieważ no co jest celem do osiągnięcia? Pustka. A pustka to jest nic, czyli to jest droga donikąd z definicji. Więc jeśli to jest droga donikąd, no to ja zadaję pytanie, czy wybierając sobie drogę, nie powinniśmy się zastanowić, czy nie lepsza jest droga, która ma sens i cel, od drogi, w której iście, czy chodzenie tą drogą jest celem samo w sobie, ale ona donikąd nie prowadzi. No bo właśnie, trudno sobie wyobrazić coś takiego jak tao miłości. No co, pustka miłości, to znaczy brak miłości. No właśnie. No otóż to właśnie, dlatego tutaj takie filologiczne nasze trochę rozważania na temat tej drogi są jak najbardziej, myślę, ważne dla słuchaczy. I też w zestawieniu właśnie z duchowością chrześcijańską, z tym, gdzie się pojawia, w jakim kontekście droga, zwłaszcza kiedy Jezus mówi o sobie, jestem drogą, prawdą i życiem, kiedy mamy charyzmat drogi, na przykład we wspólnotach neokatechumenalnych, tak jako droga, czy w duchowości dominikańskiej, tam jest też taka duchowość w drodze, cały czas był święty Dominik, to jest coś zupełnie innego, dlatego że wiemy, że ta droga prowadzi nas do Boga.
No właśnie, no z drugiej strony mamy w tej duchowości wschodniej, czy w ogóle w takim systemie społeczno-filozoficznym Konfucjusza, około tam III wieku przed naszą erą, który twierdził, że osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe pod warunkiem przestrzegania pewnych obowiązków wynikających właśnie z hierarchii społecznej, czy też zachowywania tradycji, czystości, ładu i porządku. No gdyby trzymać się tylko i wyłącznie tego, że mamy wszystko mieć poukładane na swoim miejscu, no to owszem, porządek będzie, ale tylko i wyłącznie materialny. No na pewno byłoby nam milej tutaj tak, funkcjonować, byłoby estetycznie i przyjemnie, może faktycznie ludzie by się aż tak bardzo nie bili i nie byłoby kryzysów, tylko problem polega cały czas na tym, że znowuż to nie rozwiązuje naszego największego bólu, czyli grzechu. No właśnie, bo jak powiedział pewien człowiek, którego mój znajomy, którego bardzo szanuję i cenię za jego wielką duchowość i inteligencję, również erudycję, a także zdolność do formułowania bardzo ciekawych myśli, powiedział: Pan Bóg nie jest estetyczny, Pan Bóg jest piękny. A piękne jest absolutnie niemożliwe do zdefiniowania, jak tutaj też mówił ksiądz profesor Kawecki, kiedy rozmawialiśmy o poszukiwaniu piękna, o tym locus theologicus piękna. Natomiast jedna rzecz zwraca moją uwagę, bo kiedy tutaj panowie mówiliście o Tonym Antony i tej jego agresji, o której wspominał w świadectwie, zresztą również słyszałem to w innych świadectwach, że osoby, które jakoś wkręciły się w te sztuki walki, nosiły w sobie takie wielkie napięcie i poczucie zagrożenia, które chciały rozładować przez to, że szukały możliwości do zaatakowania drugiego człowieka. To, gdy spojrzeć do niektórych badań z zakresu psychologii, to okazuje się, że co tam możemy znaleźć. Proszę bardzo. Aktywne trenowanie różnych form walki, cytuję, w szczególności tych wartościujących kulturę Budo, obniża poziom agresywności u adeptów. Ciekawe. Związane to może być ze wzrostem świadomości własnych umiejętności i pewności siebie. Dalej jest napisane, niewątpliwie istotną rolę w nauczaniu zachowań odgrywa trener, będący nierzadko autorytetem w danej dziedzinie, więc wzorem do naśladowania. W kulturze walczącej z narastającym poziomem agresji odpowiednio ukierunkowany trening wydaje się być środkiem zaradczym. Rewelacja, tylko właśnie w książce Magia Cała Prawda jest świadectwo, które tak jest zatytułowane, zło kryło się w Aikido. Chłopak zaczął trenować Aikido, które jest uważane wszędzie za najbardziej łagodną sztukę walki i zamiast właśnie widzieć, że on się uspokaja i porządkuje sobie emocje i dyscyplinę, to wszystko, widział, że w nim narasta agresja i on nie mógł tego zrozumieć i wszędzie szukał dookoła przyczyn tego, a zło kryło się w Aikido. No też zwróciłbym tutaj jedną rzecz taką, która no, może być dyskusyjna na poziomie sportu, bo oczywiście jest udokumentowane to od wielu już lat, że no, takie fizyczne zaangażowanie w sport na poziomie może nie wyczynowym, ale rekreacyjnym dobrze wpływa na rozwój człowieka, że udzielają się endorfiny, człowiek się dobrze czuje, że jeżeli się nawet zmęczy, to też reguluje jego i przemianę materii, i rytm dobowy, ale wpływa na sprawność intelektualną, także i dobrze na relacje. Niemniej, kiedy ten sport zaczyna być już wyczynowy i wymaga większego zaangażowania, albo ten trening zaczyna być katorżniczy, no to chciałbym zwrócić na całkiem niedawny wywiad z Justyną Kowalczyk, która opisuje, jakie są skutki w życiu intensywnego zaangażowania w sport, która mówi o swojej depresji z wielką szczerością, bardzo byłem poruszony tym wywiadem, o skutkach psychicznych, o skutkach relacji, że trening też pobudzał niezwykle jej kłótliwość, agresję, doprowadzał do konfliktów. Więc nie jest tak, że sport ma tylko i wyłącznie działanie takie tonizujące. Sport to zdrowie. W szczególności, tak, że sport to zdrowie. No ja sam doświadczyłem tego na moich stawach, kiedy połączyłem biegi z rowerem, zrobiłem sobie triatlon spinaczkowo-rowerowo-biegowy. No i no to się do dzisiaj ciągnie od wielu już lat. Ja tylko bym tutaj wystrzegał się wpisywania tych sztuk walki do sportu. No właśnie, ale tak to jest traktowane. W naszej kulturze, no oczywiście, no bo gdyby ktoś przyszedł i nam zaczął opowiadać, że to jest system religijno-filozoficzny, no podejrzewam, że niewiele osób by chciało w to wejść. Natomiast kiedy to się przedstawia jako właśnie sport, że ja sobie poprawię sprawność fizyczną, nabiorę jakieś umiejętności obrony, samodyscyplina, czyli same pozytywne rzeczy, które no, mają wartość w naszej kulturze i które rzeczywiście
oczywiście wynikają z uprawiania dowolnego sportu, no to wtedy wielu młodych ludzi daje się w to wciągnąć. A tutaj problemem jest to, że istnieją związki sportowe, bo nikt nie organizuje konwentów duchowych aikido, tylko są mistrzostwa świata aikido czy judo. Niektóre z tych dyscyplin są dyscyplinami olimpijskimi. Nawet Polacy zdobywali medale, złote także. No więc uwaga, jeżeli my słyszymy judo, karate, to myślimy sport. No i tyle. I w właśnie... szkołach tak samo się traktuje właśnie karate jako jedną z propozycji do dzieci. Nawet no, niestety w niektórych szkołach katolickich ta świadomość jest tutaj kiepska, że proponuje się po prostu karate jako jeden przecież jedno z dyscyplin sportowych, tak jako hobby, które jakoś tam dyscyplinuje dziecko, ale no nie oszukujmy się, to tak naprawdę gesty używane w sztukach walki to są gesty o charakterze kultycznym, odwoływanie się do konkretnych postaci, które są postaciami kultycznymi, za którymi kryje się zły duch. I to właśnie poprzez świadectwa na łamach Nie ujcie się, czy w książce Magia cała prawda, my chcemy to właśnie pokazać, uwrażliwić zwłaszcza rodziców, żeby nie posyłali dziecko na karate na przykład, nie? W szkole, tylko niech to dziecko kopie piłę, niech to dziecko pływa, gra w koszykówkę, czy cokolwiek innego robi, ale po prostu no żebyśmy nie ulegli temu złudzeniu, że mamy do czynienia ze sportem. Tak. No bo niestety nie jest to sport. Właśnie, tym bardziej, że sam Morihei Ueshiba, czyli twórca systemu aikido na przełomie XIX i XX wieku, no też oparł to stricte na duchowości. Oczywiście on tam w to wplótł bardzo konkretne techniki i starodawnych, i takich nowszych stylów walki. To no takie było eklektyczne dosyć, ale wszystko osadzone w tradycji, no a te tradycje już miały konotacje duchowe. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach w ramach ósmej części dotyczącej zagrożeń duchowych o wspomnianych właśnie sztukach walki, o Harrym Potterze i o muzyce techno, trans i metal. Wrócimy do Państwa za moment. Przypomnę tylko, że gośćmi programu są Bartłomiej Grysa i Mirosław Frucki, redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się i wydawcy książki Magia cała prawda. Nocne światła, nocne światła, nocne światła w Radiu Plus. W Nocnych Światłach, ósmy, ostatni odcinek cyklu przedwakacyjnego Zagrożenia Duchowe. Goście programu Bartłomiej Grysa i Mirosław Rudzki, redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się i wydawcy książki Magia cała prawda. Rozmawiamy dzisiaj o Harrym Potterze, o muzyce techno, trans i metal, o której to za chwilę, ale jeszcze przez moment będziemy kontynuować wątek wschodnich sztuk walki, chociaż w nieco innym kontekście niż do tej pory rozmawialiśmy, bo właściwie można by zadać pytanie, bo jeżeli ktoś naprawdę szuka sportu, czegoś, co no, daje mu możliwość jakiegoś rozwoju fizycznego, jaką w takim razie alternatywę może znaleźć dla tych wschodnich sztuk walki, jeżeli akurat poszukuje no, takiego sportu, który odpowiada jednego jego charakterowi i uważa, że zrealizuje się w jakichś sportach walki, na przykład czy bojowniczego, boks, tak? No tak, bojowniczy, no. Czy boks tajski, czy na przykład krav maga, capoeira, czy sambo, to są bezpieczne sztuki walki, no bo już tutaj kendo to jest osobna rzecz, bo tam dochodzą te miecze japońskie, a poza tym no, też tutaj mamy ten do, więc już zostawiamy to na boku. No, myślę, że alternatywą nie jest żaden sport, tak zwany sport walki. No, może poza boksem, tak, czy poza zapasami. Takie klasyczne. Tak, klasyczne dyscypliny. Zapasy, klasyczny boks, dyscypliny klasyczne, które nie mają żadnych konotacji filozoficznych ani duchowych, poza tym, że generalnie chodzi o to, żeby obić przeciwnikowi twarz. Pokonać. Delikatnie. No, natomiast w tamtych wszystkich wymienionych, no capoeira tak samo powstała jednak na bazie kontaktów Portugalczyków. Portugalczycy, naród generalnie handlowy i podróżujący wszędzie, gdzie się da, więc przenosili z jednych miejsc do innych zioła, a z kolei gdzieś tam z Chin właśnie do Brazylii przenieśli
sztuki walki chińskiej. W Brazylii się wykształcił taki rodzaj walki, tańca przy odgłosach bębnów, ale to wszystko ma konotacje duchowe. To wszystko nie jest sztuka tylko, tak? To jest jednak forma walki oparta na filozofii chińskiej. I tutaj naprawdę chrześcijaninowi powinno się zapalić czerwone światło. To nie jest takie fajne spotkanie, prawda, jakiś event, podczas którego ćwiczymy sobie i walimy w te bębny. No, to zupełnie nie o to chodzi. Z mojego punktu widzenia to w ogóle, no jak można mówić o bezpiecznej sztuce walki, nie? No bo jeśli sobie obijamy twarz za przeproszeniem, no to jakie to jest bezpieczne? Potem mamy powykrzywiane nosy, tak, i wstrząsy mózgu. Muhammad Ali, niech będzie najlepszym. Tak, no więc... tak. I ja nie wiem, czy oczywiście jak ktoś koniecznie musi, no to na pewno taki właśnie sport typu boks, no przynajmniej nie ma tego duchowego pierwiastka, tak, gdzie otwiera się furtkę dla jakichś tam niewiadomych kosmicznych energii, albo się roztapia w tej pustce i nicości. Więc od strony duchowej może jest to właśnie bezpieczniejsze. To tak bym może to ujął. Natomiast wydaje mi się, że my jako chrześcijanie no, powinniśmy pamiętać o jednej ważnej rzeczy ujętej przez świętego Pawła w liście do Efezjan. Mówi on: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Święty Paweł był super wojownikiem. On naprawdę tutaj toczył wojnę niesamowitą. Dalej w tym liście on opowiada o militariach, ale w sensie duchowym, tak, tarcza wiary, miecz ducha i tak dalej. I to są rzeczy, które dają zwycięstwo, dają prawdziwe zwycięstwo. Tak naprawdę może na pięści, gdyby Paweł tam wyszedł z kimś się tłuc, to podejrzewam, żeby nie wygrał. Nie? Zresztą tam wiemy, że go tam i biczowano, i kamieniami zarzucano, ale jako wojownik duchowo on zawsze zwyciężał. I myślę, że dla każdego walecznego mężczyzny, który myślałby nawet o takim sporcie, myślę, że podstawową rzeczą i może takim wzorcem powinien być święty Paweł, tak, który jednak widzi coś innego. Sprawność fizyczna to jest dobra rzecz, ale umiejętność bić się to wcale już niekoniecznie. Poza tym mamy taką ciekawą broń, z której coraz więcej ludzi korzysta na tym świecie. Jest to różaniec. Oczywiście sam różaniec nie dokonuje żadnych magicznych zmian, ale Sztuka korzystania z tej broni, to dokładnie. Jest to. I wtedy dokonują się takie cuda, jak na przykład miało to miejsce na Filipinach, tak? Największe zgromadzenie współczesne, 5 milionów ludzi z różańcami wyszło na ulicę i poprzez modlitwę, oczywiście to nie oni i to nie różaniec zatrzymało te czołgi, tylko Jezus Chrystus, który objawił swoją moc, i Maria, która się też objawiała po prostu też żołnierzom. No, Pan Bóg dokonał po prostu takiej przemiany, która i to tak wydawałoby się bronią, która właśnie duchową, bardzo poważną duchową bronią, a nie jakimś mieczem czy jakimś biciem technikami się walki. To wstrząsające takie w pozytywnym tego słowa oczywiście znaczeniu świadectwo, kiedy czołg zatrzymał się tuż przed klęczącą dziewczynką, już właśnie wydawało się, że rozgniecie na miazgę. Wszyscy zamarli, jednocześnie modląc się, i otwiera się nagle klapa czołgu i dowódca mówi: przepraszam, czy moglibyście modlić się głośniej, bo moi koledzy, moi żołnierze w czołgu nie słyszą, a chcieliby też razem modlić się z wami. Ale też była historia z tą właśnie bronią, o której teraz mówimy, czyli z różańcem w Hiroshimie, albo w Nagasaki, teraz już nie jestem pewien, ale ponieważ obydwa miasta zostały zbombardowane bombą atomową i uległy całkowitemu zniszczeniu, jeden dom się ostał. Taki, w którym przez cały okres od czasu pojawienia się
w tym mieście osobę, która zaczęła mówić z przekonaniem, że należy modlić się różańcem, bo ponieważ przyjdzie jakieś zniszczenie na to miasto, to ten dom, który posłuchał tego, można powiedzieć, proroka, nie uległ w ogóle zniszczeniu. Podobnie przecież w numerze Miłujcie się najnowszym jest świadectwo o tym, jak fala tsunami zniszczyła wszystko, a został tylko jeden kościół, gdzie właśnie ludzie się modlili. Są też zdjęcia przecież totalnie zniszczonego getta warszawskiego, które jest morzem ruin, nad którym stoi nienaruszona bryła kościoła świętego Augustyna. To jest wstrząsające zdjęcie z roku 1944. Tak, i tutaj oczywiście trudno mówić, że różaniec to jest taki sport, prawda? Ani tym bardziej traktować go magicznie. Dokładnie. Prawda? Że wyklepie tam ilość zdrowasiek, to będzie okej. Okay. Tak, ale myślę, że oprócz uprawiania właśnie jakiegoś ludzkiego sportu, typu kopanie piłki, albo bieganie, czy rower, czy jeszcze coś, czy chodzenie po górach, patrzmy, przecież święty Jan Paweł II bardzo lubił właśnie to, on chodził po górach i miał świetną kondycję do końca życia, tak? I w tym układzie mi się wydaje, że oprócz tego powinniśmy, no, jednak tego ducha walki nie zatracać w sobie, ale widzieć, kto jest naprawdę naszym przeciwnikiem. Szatan i jego aniołowie. Dobrze, to jeszcze na moment z uporem maniakalnym tutaj wrócę do wątku sztuk walki bardzo konkretnych, tych walki wręcz, żeby tą sprawę zamknąć, bo jeżeli ktoś już jest zaangażowany w coś i ma wątpliwości, no to co do tych stylów, o których tutaj mówiliśmy, to sprawa jest jasna, przynajmniej z tego punktu widzenia, który tutaj chcemy nakreślić, chrześcijańskiego. Ale jest jeszcze Krav Maga, czyli ta izraelska sztuka walki, która powstała w służbach specjalnych, tak, a jest jeszcze sambo, czyli ta rosyjska, później rozwijana jeszcze w Związku Radzieckim, właściwie radziecka bardziej sztuka walki, która łączyła techniki judo, a więc jednak mająca jakieś przynajmniej pierwiastek tej wschodniej sztuki walki z innymi takimi regionalnymi odmianami zapasów, które powstały na terenach dawnego ZSRR. I jest to dyscyplina sportowa, ale w gruncie rzeczy powstało to dla szkolenia Armii Czerwonej. No, zwłaszcza jeśli chodzi o sambo wypracowane w Związku Radzieckim, to tam trudno byłoby w ogóle przemycić jakikolwiek pierwiastek duchowy, bo Związek Radziecki był absolutnie ateistyczny. Ale to musimy pamiętać, że w chwili, kiedy ktoś neguje istnienie i Boga, i szatana, to Bóg nie może działać, ale szatan bardzo chętnie. W związku z powyższym ja bym też jednak unikał stwierdzenia, że jest to bezpieczny system, w tym sensie, że to jest tylko sport. A Krav Maga? Podobnie jeśli chodzi o Krav Magę, dlatego że źródła Krav Magi też nie są pozbawione odniesienia się do właśnie tych dalekowschodnich sztuk walki. Ja zauważyłem taką tendencję, że Krav Maga próbuje się jakoś tam odduchowić, ale jeżeli spojrzymy na sam rdzeń, czyli etymologicznie, Krav Maga znaczy dokładnie walka dotykiem. I czy można komuś, zadałbym pytanie, czy można komuś zrobić krzywdę dotykając go? Nie, ale jeżeli ten dotyk ma jakieś duchowe konotacje, jeżeli ten dotykający wie, że gdzieś tam jakąś czakrę, czy jakiś punkt energetyczny, tak, punkt energetyczny dotknie i zrobi komuś krzywdę, sztuka kontaktu, tak, walka kontaktowa, tak, to też tak można tłumaczyć, to jednak mamy tutaj do czynienia z czymś, co tajemnicza historia, prawda? Tak, co najmniej. Zastanowić nas, nie? Także walka energią. Ja bym unikał jak najbardziej Krav Magi, chociażby na zasadzie pozoru zła, tak? Że to jednak jest, a poza tym to jest właśnie walka, to jest rozbudzanie znowu takich intencji, emocji w chłopakach, oczywiście głównie, żeby jednak się naparzać, walczyć w taki bezpośredni sposób, zamiast walczyć o duszę swoją i duszę innych ludzi, nie? Przez ewangelizację na przykład. To można powiedzieć, że wątek wschodnich i nie tylko wschodnich sztuk walki zamknęliśmy, ponieważ jest to przedostatnie wejście w dzisiejszym wydaniu Nocnych Świateł. To został nam jeszcze temat muzyki, do którego przejdziemy za chwil kilka, właśnie po muzyce. Mam nadzieję nie takiej, która jest niebezpieczna dla słuchaczy i dla w ogóle wszystkich, nas tutaj także. Przypomnę, że dziś właśnie o muzyce, techno, trans i metal rozmawiamy, jako o zagrożeniach duchowych, także o wschodnich sztukach walki, Harrym Potterze,
cyklach o wampirach. To wszystko w ramach ósmego, ostatniego odcinka cyklu Zagrożenia Duchowe, które realizujemy wspólnie z Bartłomiejem Gryso i Mirosławem Rudzkim, gośćmi programu, redaktorami dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się i wydawcami książki Magia Cała Prawda. Chwila i jesteśmy z Państwem ponownie. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światła w Radiu Plus. Ostatnia już odsłona dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, a zarazem ostatniej, ósmej części cyklu przedwakacyjnego Zagrożenia Duchowe, w której to części rozmawiamy o Harrym Potterze, o cyklach dotyczących wampirów, o wschodnich sztukach walki. Te wątki już zakończyliśmy. Przed nami w tej ostatniej części mówić będziemy o muzyce. Muzyce metal, techno, trans, tych, które mogą być, a najprawdopodobniej, jak wskazują świadectwa, są bardzo konkretnymi zagrożeniami duchowymi. No i tutaj wypada zadać pytanie, co w takim razie jest w tej muzyce, skoro, jak mówi stare przysłowie, muzyka łagodzi obyczaje, a tutaj nie tylko, że nie łagodzi, to wręcz szkodzi duchowo. Chciałbym zacząć od tego, że muzyka niestety została przekształcona w jakieś dziwne narzędzie, w sumie no nawet można powiedzieć szatana. Oczywiście nie każda muzyka i nie wszystko, ale chcę tu się powołać na badania profesora Simone Morabito, który jest jednym z najwybitniejszych włoskich psychiatrów, nawet był nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny przez Instytut Naukowy w Paryżu. I ten profesor badał właśnie zjawiska, jak to muzyka wpływa na psychikę młodych ludzi. Abstrahując w ogóle od kwestii duchowych nawet, tak, on zwrócił uwagę na to, że mnóstwo jakichś tam tych piosenek, czy właśnie tekstów tych piosenek wykonywanych przez popularne zespoły nawołuje wręcz do samobójstwa. Młodzież wpada wręcz w trans, kiedy tego słucha i gdzieś tam te treści zostają bardzo głęboko do mózgu, jak to powiedzieć po polsku, zainputowane, tak? I właśnie Morabito pisze tak w swojej książce. Dla nas, psychiatrów, muzyka rockowa o satanistycznych treściach jest jak śmiercionośna trucizna, która działa powoli i skutecznie. W naszych czasopismach medycznych czytamy, że w ostatnich latach w USA 5000 młodych ludzi odebrało sobie życie. Jestem pewien, że jedną z najważniejszych przyczyn tych samobójstw była zachęcająca do odebrania sobie życia satanistyczna muzyka rockowa. I to jest bardzo ciekawe, to co powiedział kolega, dlatego że ksiądz Andrzej Zwoliński w książce A to już było, wydanej kilkanaście lat temu, dobre, poczynił taki rozrys około 400 zespołów rockowych. Część z nich już nie istnieje, część jeszcze istnieje i rozpis, że tak powiem, pod kątem treści przekazywanych przez muzykę, tak, słów. I jest kilka takich typów treści. Wpływy okultystyczne w treściach, narkomania, alkoholizm, wpływy kultyczne, pochwała, uczestnictwo w kultach niechrześcijańskich, rozwiązłość seksualna, perwersja, hedonizm, rebelia, gwałt, przekleństwa, satanizm, tematy demoniczne, bluźnierstwa, przesłania antychrześcijańskie, nihilizm, ucieczka od życia, fantazje surrealistyczne, morderstwa, samobójstwa, przekazy podświadome i ukryte. Więc oczywiście... Niezły zestaw. Tak, zestaw niezły. Oczywiście też przypuszczam, że ksiądz Zwoliński nie przerobił wszystkich zespołów rockowych, byłoby to raczej niemożliwe, ale daje to pewne jednak niepokojący, bardzo niepokojący obraz tego, jak scena rockowa, na jakich treściach się opiera. Tak, po prostu. No. A to możemy od razu cały rok w czambuł potępić? Znaczy nie, bo proszę zwrócić uwagę, że to była analiza treści, tak? Więc jeśli chodzi o konkretne utwory, które mają to w sobie, no to wiadomo, że jeśli jakiś utwór tego nie ma, to trudno potępiać utwór jeden, tak? No ale tutaj w jednym ze świadectw opublikowanych w książce Magia Cała Prawda młody człowiek opowiada, że lubił muzykę rockową i nadarzyła się okazja
pójść na koncert. No i on cały happy z kolegą poszli na koncert. Jak zaczęli tego słuchać, wsłuchiwać się w te teksty, jak on zobaczył ten tłum fanów padających w trans i wrzeszczących bluźnierstwa z ogromnym entuzjazmem na twarzy i w ruchach, to po prostu on się wystraszył i musiał potem z tego się wycofać i miał pewnego rodzaju problemy nawet, tak, duchowe, związane z tym, że właśnie w tym ulubionym zespole z niego czerpał inspirację. Jeszcze raz wrócę do profesora Morabito, który opisuje takie wydarzenie. Miał pewną pacjentkę, która miała problemy psychiczne i do niego się zwróciła i się okazało, że jednak ona nie ma problemów psychicznych, tylko jest opętana. I ta kobieta 4 lata walczyła o uwolnienie, przeszła ponad 100 egzorcyzmów. I dopiero właśnie te egzorcyzmy, regularna spowiedź, codzienna modlitwa i Eucharystia, dopiero to po 4 latach walki dało jej wolność z tego, co ona mówi, że zaczęło się na dyskotece. Niestety, kiedy ktoś przychodzi na dyskotekę czy na koncert rockowy, to nie może powiedzieć tak, tą piosenkę posłucham, a tu puścili taką, no to ona ma destruktywne jakieś tam rzeczy, no to sobie stopery włożę do uszu i nie słucham tego. Tylko po prostu jest cały czas poddany działaniom tych treści, tej muzyki, tego rytmu, które niestety niosą w sobie bardzo silny, zły ładunek. Ja bym jeszcze przypomniał takie hasło, prawda, popularne wśród hipisów na początku w ogóle tych przemian w rewolucji kulturowej, seksualizacji tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych. Sex, drugs and rock and roll. Właśnie rock and roll jako jeden z wyraźnych i nierozłącznych elementów. Zresztą sama nazwa rock and roll jest o tyle nieszczęsna z punktu widzenia chrześcijaństwa, że po prostu oznacza spółkowanie, tak, w slangu murzyńskim, w amerykańskim. W związku z tym, jak można powiedzieć, że ze złego drzewa można wydobywać dobre owoce? Oczywiście jest to zjawisko szersze i na przykład w muzykoterapii też rock stosuje się, czy pewne odmiany łagodne rocku stosuje się w leczeniu schizofrenii. Ale naprawdę, moim zdaniem, do tego typu muzyki, zresztą w ogóle jak do sztuki, należy podchodzić ostrożnie, a przede wszystkim z takim podwójnym podejściem. Po pierwsze, powinno nas interesować źródło i też duchowość i życiorys danego twórcy, a po drugie treści, jakie się pojawiają. Bo oczywiście mamy też coś takiego jak rock chrześcijański, mamy unblack metal, który też przynosi treści chrześcijańskie, mamy nawet zespoły techno-chrześcijańskie, chociaż to już dla mnie osobiście jest bardzo kontrowersyjne. Trudne do połączenia. Tak, może jest to jakaś forma preewangelizacji przez tego typu muzykę, ale no niemniej źródło tej muzyki jest bardzo, bardzo niepokojące. No dobrze, tylko że tutaj mówimy o jednej warstwie, w gruncie rzeczy w przekazie, który jest zawarty w tekście. No do tego dodać należałoby pewnie całą ikonografię, czyli to, w jaki sposób muzycy się ubierają, jakie gesty wykonują, bądź jaka jest także oprawa tej formy graficznej płyty. No ja muszę tutaj się odwołać do tego, co już mówiłem parokrotnie w programie, chyba ze 2 razy mówiłem o tym, jak bardzo mocno byłem uwikłany w ten otaczający mnie świat iluś tam tysięcy zgromadzonych płyt, z którego nie mogłem się wywikłać, gdzie okazało się, że jest mnóstwo w tym zawartych symboli i treści ewidentnie okultystycznych, by nie powiedzieć wprost satanistycznych, ale mamy też muzykę, która no, po prostu jest muzyką instrumentalną. No i co tutaj w niej znaleźć takiego, co może być zagrożeniem duchowym? No weźmy chociażby tą muzykę transową czy techno, nawet jeżeli już o niej tutaj konkretnie mówimy. Co jest w niej takiego, co może być niebezpieczne? No więc techno, samo, jeżeli bierzemy pod uwagę techno, ono funkcjonuje w jakimś szerszym kontekście, tak? Na przykład nie mówi się o koncertach techno, często tylko mówi się o imprezach techno.
tak, o tym, że jest dźwięk, ale są też obrazy i są obrazy zniszczenia, są obrazy śmierci. Jest pewien metajęzyk, o którym Lech Dokowicz też mocne świadectwo. Bardzo mocne świadectwo powiedział. Myśmy je też opublikowali właśnie w książce Magia Cała Prawda, gdzie no, to jest szokujące świadectwo, gdzie jednak na przykład w pewnym momencie na scenie techno pojawiali się ludzie z koszulkami terror na całym świecie. Wojskowe ubrania, symbole śmierci, karabiny, pistolety. Potem też ten metajęzyk, który on poznał poprzez scenę techno, on się odwoływał do symboliki i satanistycznej, i symboliki śmierci, samobójstw, tak, i tak dalej, więc to... Manipulacja za pomocą kolorów, tak, świateł, światła, częstotliwości ruchu, rytmu, tak, rytmu no, w tym infradźwięki momencie. Jeszcze, tak. Prawda, które mogą wywołać stany głębokiego niepokoju, albo jeszcze, jeżeli są w fazie zgodnej z biciem serca, mogą podnosić napięcie, albo wręcz przeciwnie, no takie rozluźnienie, to szczególnie w muzyce ambient. Tak, także tutaj no, mamy jednak cały zestaw właśnie środków przekazu artystycznego, który wyraźnie jest zanurzony w jakąś bardzo dziwną duchowość, albo wprost duchowość demoniczną, odwołującą się do jakiegoś duchowego świata zła i na pewno nie chrześcijańską, na pewno nie można tutaj nic z tym zrobić, bym powiedział. Lech Dokowicz, wspomniany już tutaj, którego świadectwo można znaleźć w internecie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Lech Dokowicz świadectwo. Wręcz twierdzi wprost, że cały ten ruch techno, szczególnie w Niemczech, gdzie jest jego centrum, jest związany ze środowiskiem stricte satanistycznym. Dokładnie. Zresztą jego świadectwo jest też o tyle szokujące, że jemu w pewnym momencie, kiedy już miał taką pokusę pełnego przejęcia imprezy, gdzie było około 20 tysięcy ludzi, ukazał się święty Michał Archanioł i spytał się go przede wszystkim, czy wierzysz w Boga. Powiedział tak, twierdząco, czy zaprzeczasz szatanowi, czy chcesz z nim walczyć, ponieważ wszystkie odpowiedzi Lecha były pozytywne, to wówczas on pokazał mu drogę wyjścia, ucieczki w ogóle z tej imprezy. I potem on też opisując te swoje doświadczenia w świadectwie, mówi, że dopiero kiedy jadąc pociągiem z Berlina już przekroczył granicę Polski, poczuł nagle taką właśnie ochronę modlitewną, że to, że my się modlimy, tak, to, że nawet te babcie w kościele zbierają się na różańcu, one się modlą. To wszystko ma wpływ na to, że duchowa atmosfera, którą też on odczuł, wjeżdżając do tego kraju, wyjeżdżając stamtąd, była zupełnie inna. No i właśnie to, że on jednak bardzo mocno wszedł w tą scenę i widział to od strony kuchni, że właśnie od strony kuchni techno wyraźnie pojawiło się jako satanistyczne. Polecam też jego świadectwo w książce Magia Cała Prawda. No tak, też tę książkę nieustannie polecamy. Dość powiedzieć, że Lech Dokowicz nawrócił się bardzo radykalnie, jest ewangelizatorem, jeździ po całej Polsce, głosi rekolekcje właśnie dotyczące zagrożeń duchowych. Można go zapraszać do swoich parafii, to warto zwrócić się do swoich proboszczów. Ale jest także nadal filmowcem, tylko że już nie zajmuje się technikami manipulacji, tak jak w techno, tylko kręci filmy ewangelizacyjne i mówiące o Panu Bogu, jak chociażby egzorcyzm, analizę Michel, czy te filmy, o których tutaj rozmawialiśmy w studiu, Ja Jestem, czy Ostatnie Wezwanie, realizowane wspólnie z Maciejem Bodasińskim. Te filmy były no, tematem też Nocnych Świateł. Ale chcę jeszcze wrócić na moment do wspominanej wielokrotnie encyklopedii New Age'u dla chrześcijan Roberta Tekieli, której on pokazuje, jak może być traumatyczna inicjacja. Tutaj jest świadectwo Janusza, byłego fana techno, które przytoczę. No jest wstrząsające. Autor pisze tak. Nad salą dominował ogromny telebim. Weszliśmy i kompletnie nas wmurowało. Na tym telebimie w taki poszatkowany sposób leciało porno. Na sali były dzieci, no bo byli tam ludzie po 15-16 lat. Puszczane sceny wypreparowano z najgorszych odmian pornografii sadystycznej. Twarz kobiety, która zwija się w bólach, ale wiadomo dlaczego. Straszny obraz, który manipulował fragmencikami sadomasochistycznych filmów albo filmów z przemocą. I to wszystko odbywało się w walentynki. No i właśnie to jest tak, jeżeli jakaś dziedzina naszego życia, także sztuka, nie jest poddana Bogu przez Jezusa Chrystusa, to wchodzi w to zło i po prostu i zły zaczyna no, tak kombinować, tak po prostu przewracać wszystko,
że no, wychodzi z tego właśnie coś bardzo, bardzo szkodliwego. Nie, dlatego jeszcze raz święty Jakub się kłania. Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Niech to będzie krótką, zwartą puentą wszystkich 8 odcinków dotyczących zagrożeń duchowych, które tutaj wspólnie, razem z gośćmi w studiu, dla Państwa realizowaliśmy w ramach Nocnych Świateł. Dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie poświęcone Harrymu Potterowi, także seriom filmów i książek o wampirach, wschodnim sztuką walki, muzyce techno, trans i metalu, gościom w studiu, którzy byli tutaj przez ostatnie 2 godziny, ale także przez wszystkie pozostałe godziny programów znajdujących się w tym cyklu przedwakacyjnym Zagrożenia duchowe. Byli nimi Bartłomiej Grysa, serdeczne dzięki. Dziękuję również bardzo serdecznie. I Mirosław Rudzki, wielkie serdeczne dzięki. Dziękuję również, z Panem Bogiem. Redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się i wydawcy książki Magia, cała prawda. W tym tygodniu to ostatnie wydanie Nocnych Świateł, bo jak już dobrze wiemy, patrząc w kalendarz, widzimy, że od prawie godziny mamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, czyli Boże Ciało, tak więc czwartkowa uroczysta ramówka świąteczna zmienia się Nocne Światła dopiero w poniedziałek. Natomiast odsyłam Państwa na stronę radioplus.pl, tam w zakładce programy można znaleźć archiwalne wydania Nocnych Świateł, pobrać można z zakładki więcej podcastów na dole strony. W poniedziałek spotykamy się o 23:00 i mimo, że tutaj w cyklu Zagrożenia Duchowe poruszaliśmy temat sekt, to mówić będziemy o tym, jak w czasie wakacji chronić nasze dzieci i młodzież przed działaniem sekt. Gośćmi będą goście z Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo warto przed wakacjami. I zapraszam Państwa także na wtorek, kiedy z gośćmi dzisiejszego programu, jeszcze Bartłomiejem Grysą i Mirosławem Rudzkim, rozmawiać będziemy, zgodnie z zapowiedzią wielokrotnie tutaj już składaną, o racjonalnych podstawach wiary. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Gościem raz jeszcze Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radiu Plus.